Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Andrzej Buda, znakomity gość, nie trzeba przedstawiać tutaj we Wrocławku. Sprowadziło Cię do Wrocławka, sprowadziło Cię na Kujawy, sprowadziła Cię obecność dwóch synów na turnieju Anvil Basketbolka? Też, ale przede wszystkim no, świetny turniej przedsezonowy, Anvil Cup. Można zobaczyć no, w tym ciężkim czasie, teraz w czasie pandemii, koszykówkę na najwyższym poziomie. Mam jeszcze na tyle czasu, że mogłem sobie to tak poukładać, żeby przyjechać na jeden dzień i zobaczyć, a przy okazji oczywiście cały Anvil i syna Andrzeja, drużynie Anvilu i oczywiście przy okazji syna Michała, który gra w Asseco Arka Gdyni. Oglądaliście Michała na parkiecie, za chwilę wystąpi Andrzej. Nie powiesz mi, że serce nie bije mocniej, gdy ogląda się własnych synów na parkiecie, zwłaszcza w tej hali. Tak, no na pewno jako dla nas, dla rodziców. No taka jest bardzo miła sytuacja, kiedy nasi synowie mogą rywalizować, czy to przeciwko sobie, czy grając po prostu w drużynach już seniorskich, profesjonalnych. Jesteśmy dumni, szczęśliwi, no i co, trzymamy za nich kciuki. Gdy kończyłeś karierę 9 lat temu, Anvil Wrocławek był w takim miejscu na przegranej ćwierćfinale. Znaki zapytania. Dzisiaj ten klub jest naprawdę na fali, cały czas na fali wznoszącej. Czy dla Ciebie to jest też ważne, że klub, któremu tyle dałeś z siebie, dzisiaj radzi sobie bardzo dobrze i złożę kolejne medale? Bardzo ważne. No, ja zawsze powtarzam, że tutaj Anvil Wrocławek to jest mój klub. To jest jakby Wrocławek, drugi nasz dom. Identyfikujemy się z tym miastem. 8 lat spędzonych tutaj. Nasze dzieci tu zaczęły grać koszykówkę. Chodziły do szkoły. Najlepsze chwile mojej kariery to były we Wrocławku. No nie muszę powtarzać, bo już wiele razy mówiłem, wszystkie trofea jakie zdobyłem, to wszystko z Anvilem Wrocławek. Czy to będzie dziwne uczucie usłyszeć będąc na trybunach Andrzej Buda na 3? Dziwne, ale bardzo przyjemne. Cieszę się bardzo i czekam na ten moment. Oglądałeś konkurs trójek, Łukasz Koszarek zdobył 19 punktów. Czy zawsze zawieszałeś poprzeczkę zdecydowanie wyżej? Tak, no miło było mi wręczać nagrodę Łukaszowi. Jest to świetny zawodnik, mój kolega z parkietu, bo graliśmy i w drużynie, i w reprezentację, i przeciwko siebie. Cieszę się. No co, no Michał startował oczywiście w tym konkursie. Ja myślę, że tutaj no, za dobrze mu może nie poszło, ale do niego najważniejsze to doświadczenie. Żeby sprawdzić się przy właśnie publiczności w takim właśnie meczowym, jakby powiem, reżimie. No i co, no na pewno z tego wyniesie coś pozytywnego i przeniesie to na koszykówkę i na mecz. Niech to wybierać już czasu, kiedy Andrzej Junior wychodzi na parkiet, ale jeszcze jedno pytanie. Twój rekord trójka przypomnij kibicom i ile należało rzucić, żeby pokonać Andrzeja Putę w konkursie trójek? Takim średnim wynikiem, którym trzeba było, znaczy można było wygrać, to jest 21. A moim rekordem jest 26. 26, tak widzą na 30 możliwych. Tak jest, na 30 możliwych, czyli to, no, troszeczkę poprzeczkę zawsze zawieszałem bardzo wysoko, ale to była taka moja firmowa, myślę, tutaj konkurencja czy konkurs, dlatego tutaj no, miło mi dzisiaj było wręczać nagrodę. Także wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.